Słowa Tuska o Trumpie mocno komentowane przez opozycję. Rolnicy zapowiadają rozmowy z ministrem, a jak to nie pomoże? Wielki protest. Rolnicy szykują niespodziankę rządzącym. Mniej mleka przez stres cieplny? Fit Farmer wyjaśnia. Były premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że nie wyobraża sobie Radosława Sikorskiego ani Donalda Tuska prowadzących partnerską politykę z Donaldem Trumpem i patrzących mu prosto w oczy. Jak podkreślił, czołowi politycy obecnej koalicji rządzącej w Polsce powinni przeprosić 47. prezydenta USA. W styczniu przyszłego roku Trump wróci do Białego Domu, co dla obecnej koalicji może nie być korzystną wiadomością. Morawiecki wskazał, że wielu z jej przedstawicieli, w tym Tusk, żyło dotąd w przekonaniu, że taki scenariusz jest niemożliwy i wpisywali się w nurt europejskiego establishmentu, który nie jest przychylnie nastawiony do Trumpa. Kilka dni temu przypomniano Tuskowi, że podczas jednego z wieców wyborczych w Bytomiu w marcu zeszłego roku oskarżył on Trumpa o prorosyjskość, a nawet zasugerował, że mógł być agentem zwerbowanym przez Rosję 30 lat temu. W tej samej grupie polityków, o której mówił Mateusz Morawiecki, znajdował się również Radosław Sikorski, były szef polskiej dyplomacji. Sikorski wielokrotnie wypowiadał się sceptycznie wobec polsko-amerykańskiego sojuszu. Otwarcie krytykował Donalda Trumpa i określał go jako protofaszystę. Morawiecki ocenił, że koalicja 13 grudnia popełniła błąd i powinna przeprosić za swoje działania. Były premier podkreślił również, że Donald Tusk na konferencji prasowej zaprzeczał, jakoby nazwał Trumpa współpracownikiem rosyjskich służb, choć wcześniej sugerował jego agenturalność. Morawiecki odniósł się również do wspomnianych wcześniej wypowiedzi byłego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, podkreślając, że porównania Trumpa do Hitlera, Stalina i Mussoliniego, które padały ze strony bliskiej mu osoby, są nie do przyjęcia. Nie wyobrażam sobie Radosława Sikorskiego, nie wyobrażam sobie Donalda Tuska, którzy patrzą w oczy Donaldowi Trumpowi i prowadzą z nim partnerską politykę, stwierdził były premier. Podsumowując, dodał: musieliby się przeprosić z Donaldem Trumpem i mam nadzieję, że tak zrobią, bo popełnili karygodny błąd. Czy rzeczywiście przeproszą? To wydaje się mało prawdopodobne. Tusk został zapytany o wrogą politykę względem Trumpa prowadzoną przed wyborami. Panie premierze, Monika Rutka, tygodnik Solidarność. Mam takie pytanie. Na jednym ze spotkań przedwyborczych w lutym mówił pan o tym, albo sugerował pan związki Donalda Trumpa z Moskwą. Jak w świetle takich wypowiedzi, również tego, jak wypowiadał się na temat Donalda Trumpa minister Sikorski czy Bohdan Klich, wyobraża pan sobie dalej tą dobrą współbudowanie dobrych relacji polsko-amerykańskich? Słuchajcie, no nie będziemy czarowali świata i wszystko jest mniej więcej jasne. Znaczy, jeśli chodzi o prezydenta Donalda Trumpa, to mamy w pamięci jego kadencję. To nie jest, ja byłem nie tylko obserwatorem, ale także uczestnikiem dziesiątek spotkań, które dotyczyły także relacji z Rosją. I to prezydent Trump ma jedną cechę, która ułatwia zrozumienie jego intencji, poglądów czy emocji, jest człowiekiem otwartym i mówiącym chyba to, co myśli. W związku z tym te innego typu podejście do Putina, do Rosji, do sytuacji w Ukrainie, inne u prezydenta Trumpa, inne u prezydenta Bidena, to było dość oczywiste. Więc nie odkrywałem nomen omen Ameryki, mówiąc o tym, że prezydent Trump wydaje się w tej skali bardziej prorosyjski niż prezydent Biden. I to będzie miało być może swoje poważne konsekwencje. Ale tak jak powiedziałem, prezydent Trump, i to jest jego, to może być jego przewaga w tych geopolitycznych grach, potrafi zaskakiwać decyzjami czy manewrami, więc poczekajmy na, przede wszystkim na dokonanie się tego procesu wyborczego, bo wiadomo, to w styczniu prezydent Trump obejmie swój urząd i pierwsze decyzje. Ja nie bardzo też rozumiem, wiecie, tę ekscytację po stronie niektórych polityków opozycji. Taką ekscytację i taką niedojrzałość, której która każe niektórym politykom, to tutaj minister Błaszczak zdaje się popisał się najbardziej efektowną wypowiedzią, taką, powiedziałbym, bardzo niesuwerenną,
no, która sugeruje, że wydarzenia w innych krajach miałyby wpływać na to, kto rządzi w Polsce. Nie chcę używać zbyt mocnych liczebnych słów, ale o tym, kto rządzi w Polsce, decydują polscy wyborcy. Kto rządzi w Stanach Zjednoczonych, decydują amerykańscy wyborcy. My będziemy szanowali bez żadnego problemu z oczywistym względem i respektowali demokratyczny werdykt w Stanach Zjednoczonych i sympatii antypartii nie mają tutaj nic do rzeczy. I oczekujemy tego samego, ale szczególnie od polskich polityków, żeby uznawali, że wszystkie państwa, nawet najpotężniejsze, będą szanowały bezdyskusyjnie werdykt polskich wyborców. Więc ambasadorem, ministrem spraw zagranicznych będą ci politycy, którzy realizują polski interes, a nie którzy się podobają mniej lub bardziej innym państwom. I mam nadzieję, że, że następnym razem politycy PiS-u ugryzą się w język, zanim będą takie bzdury wypowiadali. Szczerze powiedziawszy, jak usłyszałem to, co pan Błaszczak opowiada, to pomyślałem sobie, no warto było wygrać w Polsce wybory choćby po to, żeby tego typu ludzie nie odpowiadali za nasze bezpieczeństwo militarne Polski, bo no to było żenujące i bardzo zawstydzające w wykonaniu byłego ministra obrony narodowej opowiadanie takich bzdur. W ich interesie jest, żeby przynajmniej umieli zamilknąć, kiedy nie mają nic mądrego do powiedzenia. Panie premierze, tylko to, przepraszam, jeszcze tylko dopytam. Panie premierze, tylko to pytanie nie dotyczyło wypowiedzi ministra Błaszczaka, byłego ministra Błaszczaka, tylko pana wypowiedzi podczas tego spotkania przedwyborczego o tym, że Donald Trump może mieć związki wręcz agenturalne z Moskwą. Nie, tego typu sugestii nigdy nie zgłaszałem. Trump, jego zależność od rosyjskich służb dzisiaj już nie podlega dyskusji. To nie jest moje przypuszczenie. To jest efekt dochodzenia amerykańskich służb. Nie wykluczają amerykańskie służby, że Trump został wręcz zwerbowany przez rosyjskie służby 30 lat temu. Zachodniopomorscy producenci żywności zapowiadają, że najpierw podejmą rozmowy z ministrem rolnictwa, a dopiero w razie potrzeby wrócą do protestów. Adam Walterowicz, rolnik z powiatu pyrzyckiego, uważa, że decyzje dotyczące dalszych działań powinny zapaść w przyszłym tygodniu, kiedy planowany jest przyjazd ministra rolnictwa do regionu. Rozmowa jest podstawą, wyjście na ulicę jest ostatecznością. Nie chcemy nikomu szkodzić ani być wykorzystywani politycznie. Chcemy najpierw podjąć dialog. Prawdopodobnie minister rolnictwa odwiedzi Zachodniopomorskie, więc będziemy mieli okazję do rozmów. Nie zależy nam na protestach dla samej idei. Adam Falterowicz zaznacza, że ewentualna forma protestu rolników nie została jeszcze ostatecznie ustalona. O tym zdecydują sami protestujący. Nie mamy konkretnego planu. Może będziemy stać pod marketami, może pod biurami posłów, a może znajdziemy inną formę wyrazu. Nie określiliśmy jeszcze dokładnej formy protestu, ale możliwe, że gniew rolników się nasili, co może przynieść bardziej zdecydowane działania niż dotychczas. Jednym z organizatorów potencjalnych protestów ma być Wojewódzki Związek Rolników, kółek i organizacji rolniczych w Szczecinie. Jacek Zarzecki na sejmowej komisji wypowiedział się na temat przystąpienia Ukrainy do Unii. Czy Ukraina jest przygotowana na to, żeby wstąpić do Unii Europejskiej? Śmiem twierdzić, że nie. Ani jedna, ani druga strona nie jest na to gotowa. Czy ktoś przeprowadził analizę, jak będzie wyglądała wspólna polityka rolna po przystąpieniu Ukrainy, ewentualnym przystąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej? Nie, nie ma takiej analizy. Czy ktoś przygotował analizy, jak będzie wyglądała polityka spójności, polityka regionalna po przystąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej? Nie, nie ma takiej analizy. Dzisiaj przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej będzie decyzją jedynie polityczną. I nie będzie działało to w interesie polskich i europejskich rolników. Jeżeli państwo zobaczycie, w jaki sposób zmienia się obraz, a ja obserwuję rolnictwo ukraińskie od kilkunastu lat, w jaki sposób ona się rozwija, w jakim kierunku dąży i jaki ma potencjał, my z nimi nie wygramy. I mitem jest i fikcją mówienie o tym, że możemy współpracować. Oni nas traktują jak konkurentów. Oni dzisiaj chcą przejąć naszą rolę w Unii Europejskiej sprzed 20 lat, kiedy przystępowaliśmy do Unii Europejskiej. Dzisiaj potrzebujemy dyskusji na temat tego, w jaki sposób chronić polskich i europejskich rolników. Że okej, jeżeli mówimy o przystąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej, no to nie na zasadzie wsparcia do takiego rolnictwa, jakie mają inne kraje członkowskie. My nie jesteśmy w stanie konkurować z ich kapitałem. Polska dzisiaj jest potężnym eksporterem żywności.
i każdy produkt, który jest wyprodukowany taniej i tak prawdę mówiąc nie do końca wiemy, czy zgodnie z normami i zasadami, które produkują europejscy i polscy rolnicy, jest dla nas konkurencją. Czy państwo słyszeliście, żeby na Ukrainie była ASF? Czy słyszeliście państwo, żeby na Ukrainie była ptasia grypa? Nie. Dlatego, że dzisiaj śmiem twierdzić, że nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy kontrolować, jeżeli chodzi o sposób produkcji na Ukrainie. Tak samo jak przez wiele lat okazało się, że nie jesteśmy w stanie kontrolować tego, czy w krajach Mercosur w Brazylii stosuje się hormony wzrostu przy produkcji wołowiny. Jest dzisiaj wstrzymany eksport brazylijskiej wołowiny do Unii Europejskiej z krów i jałówek. Dzisiaj potrzebujemy planu Marshalla dla Europy Wschodniej, dla rolnictwa w Europie Wschodniej, a tak prawdę mówiąc dla całego europejskiego rolnictwa. Bo decyzje polityczne można podejmować, ale decyzje, na które będzie miało wpływ, które będą miały wpływ na kilkanaście milionów rolników europejskich, powinny się opierać na zdrowym rozsądku, a nie na woli politycznej i grze w interesach dużych korporacji. Dziękuję bardzo. Stanisław Duchań, rolnik z Podkarpacia i współzałożyciel Ruchu Obrony Rolnictwa, zapowiada, że protesty są nieuniknione. Wraz z innymi rolnikami nadal zastanawia się nad formą ich akcji. Z kolei organizacja Podkarpacka Oszukana Wieś już podjęła decyzję. 23 listopada planuje zablokować przejście graniczne w Medyce. Ruch Obrony Rolnictwa planuje formę protestu, która będzie zarówno skuteczna, jak i wyraziście przemówi do rządzących, unikając przy tym wywołania gniewu społecznego. Rolnicy chcą uniknąć działań, które mogłyby utrudnić życie codzienne zwykłym ludziom, jak blokada dróg. Zamiast tego rozważają specjalną akcję, której szczegóły na razie pozostają tajemnicą. Ma to być niespodzianka zaplanowana na 23 listopada. Data jest symboliczna, gdyż dokładnie rok temu rozpoczęły się długie protesty rolników na granicy z Ukrainą. Rolnicy chcą uniknąć sytuacji, w której społeczeństwo odwróciłoby się od nich. Stanisław Duchań zwraca uwagę, że w kontekście planowanego protestu znaczenie mają także wybory w USA. Nie wiadomo, czy Trump nie załatwi tego trochę za nas, stwierdził odnosząc się do zapowiadanych przez nowo wybranego prezydenta ceł. Ruch Obrony Rolnictwa planuje swoją akcję na terenie powiatu przeworskiego, a nie w Medyce. Widzą jednak, że blokada lokalnych dróg, szczególnie w okolicach autostrady, nie miałaby sensu, jeśli tranzyt zostanie wstrzymany już na granicy. W przeciwnym razie utrudnialibyśmy tylko życie naszym mieszkańcom. Chcemy działać spontanicznie, bez oficjalnego zgłaszania, by zaskoczyć władzę. Możemy na przykład puścić 5 ciągników w dużych odstępach. Taka akcja na kilometr nie wymaga rejestracji protestu, bo wiemy, jak kończy się to oficjalnie, mówi Duchań, nawiązując do sytuacji podkarpackiej oszukanej wsi. W ich przypadku zgodę na protest uzyskano dopiero po odwołaniu, ale nie zezwolono na ustawienie kontenera dla protestujących. Stanisław Duchań wskazuje, że nie jest obecnie przekonany do blokowania granicy. Chcemy to zrobić trochę inaczej niż dotychczas. Blokowaliśmy już rondo zjazd z autostrady, teraz myślimy nad innymi opcjami, powiedział. Jednym z rozważanych scenariuszy jest częściowa blokada drogi wojewódzkiej od Lublina w kierunku Barwinka. Blokowanie wszystkiego zaczyna uderzać w zwykłych użytkowników dróg. Rozmawiam z ludźmi i słyszę, czego wy właściwie chcecie, tłumaczy Duchań. Podkreśla, że mieszkańcy, zwłaszcza z mniejszych miast, rozumieją przyczyny protestów rolników, ale nie chcą sami ponosić ich skutków. Nasi koledzy zaczęli się zastanawiać, czy ludzie nie odwrócą się od nas, bo co taki zwykły Kowalski ma z tym wspólnego, zauważa. Dodaje, że do protestów mogłyby dołączyć inne branże, jak transportowa czy budowlana, które również zmagają się z problemami. Wtedy byłoby to zrozumiałe. Ale jeśli będziemy działać sami i stosować te same metody co wcześniej, może to tylko prowadzić do konfliktu między różnymi grupami społecznymi. Rolnicy mają wiele wątpliwości co do przyszłości branży. Nie wiemy, jak wybory prezydenckie w USA wpłyną na relacje handlowe. Nie jest jasne, czy zapowiadane cła wejdą w życie i jak to wpłynie na giełdę, sytuację na Ukrainie czy ceny, mówi Stanisław Duchań. Obecnie stoimy w niepewności. Poza tym, że sytuacja już jest trudna, co wszyscy widzą. Chociaż rolnicy nie chcą blokować dróg, to Duchań nie wyklucza takiej ostateczności, gdyby sytuacja jeszcze się pogorszyła. Może być tak, że po prostu nie zostanie nam nawet na przysłowiowe cukierki. Wtedy trzeba będzie działać, stwierdza. Postulaty rolników są proste i konkretne. Zatrzymanie nadmiernego napływu produktów z zagranicy, poprawa działania systemu wsparcia dla poszkodowanych przez suszę.
oraz poprawa opłacalności, zrównoważenie cen skupu i sprzedaży. Rolnicy są sfrustrowani z powodu niskich cen skupu przy jednoczesnym wzroście cen w sklepach. Ceny w sklepach idą w górę, a u rolnika są niskie albo jeszcze spadają. Ludzie myślą, że skoro drożeje w sklepie, to rolnik też więcej zarabia, a jest dokładnie odwrotnie, zauważa Duchań. Trzeba ludziom uświadomić, że u rolnika płaci się mniej niż rok temu, podczas gdy ceny detaliczne są wyższe niż wcześniej. Podkarpacka oszukana wieś zapowiada rozliczanie z niespełnionych obietnic. Wśród nich wymieniają brak realizacji postulatu utrzymania podatku rolnego na poziomie z zeszłego roku, obniżone stawki dopłat bezpośrednich oraz zaniżone ekoschematy. Zwracają również uwagę na konieczność uszczelnienia systemu handlowego z Ukrainą, który nie spełnia oczekiwań. Rolnicy domagają się normalizacji sytuacji, aby ceny uzyskiwane za sprzedane towary nie tylko pokrywały koszty produkcji, ale również pozwalały na osiągnięcie zysku. Chodzi o to, żebyśmy otrzymywali godziwą zapłatę za naszą pracę i towar, który produkujemy. To nie nasza wina, że ceny w sklepach rosną, podkreślają protestujący, wskazując na nierówności między cenami płaconymi rolnikom a cenami detalicznymi, które wzrastają w sklepach. Rolnik z Podkarpacia postuluje wprowadzenie ceny minimalnej dla rolników za ich towar oraz ceny maksymalnej w sklepach. Jako przykład podaje przebitkę na cenie jabłek, które rolnik produkuje za 50 groszy za kilogram, podczas gdy w sklepie można je kupić za 2,50. Wskazuje, że to korporacje, pośrednicy i sklepy zarabiają na sprzedaży warzyw i owoców, podczas gdy rolnik nie otrzymuje sprawiedliwej zapłaty. Taki problem występuje także z cukrem, który sprzedawany jest poniżej kosztów produkcji. Nie rozumiemy, dlaczego tak się dzieje, mówi Duchań. Zwraca również uwagę na absurdalne naliczenia dochodów rolników w systemie dopłat. Do dzisiaj nie uzyskaliśmy odpowiedzi od pani wojewódziny, jakim cudem naliczają nam 5,5 tysiąca z hektara przeliczeniowego dochodu. Mam hektar pierwszej klasy przeliczeniowy, który w pierwszym okręgu wynosi prawie 2 hektary przeliczeniowe, ale nikt nie jest w stanie wyjaśnić, skąd teoretycznie miałbym mieć dochód na poziomie 10 tysięcy z tego hektara, skoro nie jestem w stanie tego osiągnąć, wyjaśnia. W związku z tym Duchań zapowiada, że ich akcja protestacyjna może obejmować Urząd Wojewódzki oraz biura poselskie, szczególnie z partii rządzącej. Zaznacza, że będą starali się unikać utrudniania życia zwykłym obywatelom, koncentrując się na tych, którzy nie chcą rozmawiać z rolnikami. Księgowa rolnika poruszyła problem z aplikacją suszową. Chciałam się podpytać, jak tam wasza susza? Bo protokoły, przepraszam, kalkulacje odnośnie oszacowania suszy spływają już na gminie do rolników. I szczerze powiedziawszy, nie znam nikogo, ani jednej osoby, która miałaby powyżej 17% w swojej kalkulacji. Mi na przykład osobiście wyszło 12% i uwaga, tuzy wyszły straty w uprawach w suszy na 1% 32, na 2,20, na 1,68. Ja się pytam, jak to jest możliwe? Dajcie znać koniecznie, jak to wygląda u Was, bo ja się zastanawiam, czy w tym roku w Polsce ktokolwiek będzie miał oszacowaną stratę w suszy na poziomie powyżej 30%. Szczerze, myślę, że nie. Księgowa rolnika skomentowała także idiotyczne wystąpienie celebrytów na temat krów. Gdyby było mleko, to musi być odebrane dziecko. Tak, i to malutkie. No nie wierzę. No nie wierzę, że teoretycznie wykształceni ludzie, tacy, którzy mają coś do powiedzenia w świecie, bo są niestety znani, lubiani, bo ich widać w telewizji, potrafią tak bajdurzyć i takie bzdety opowiadać, i takie bajki, i taką sieczkę w mózgu ludziom robić, to jest dla mnie jakieś nieporozumienie. To powinno być, słuchajcie, karalne. Naprawdę powinno być karalne. Fit Farmer poruszył kwestię stresu cieplnego u krów, który był zaprezentowany w telewizji jako jedna z przyczyn wzrostu cen mleka. Jak się okazuje, jest to prawda. A propos tego paska, to moje krowy są wyluzowane. Ale tak naprawdę o co chodziło? Rzeczywiście krowa, jak jest lato, ma stres cieplny. Co to oznacza? Że krowa daje o wiele mniej mleka latem jak zimą. Zimą daje o wiele więcej, więc mamy spadki produkcji, czyli tego mleka jest mniej. To prawda. Brak trawy. Rzeczywiście był brak trawy, ale tylko w niektórych województwach. Z tego co się orientuję, to na Podlasiu, trochę w Łodzi i jeszcze w innych województwach była totalna susza i tam trawy, kukurydze i takie inne rzeczy typu zielonkowe, no kiepsko rosły i tej trawy nie było.
No ale nie było tak, że zero totalne, coś tam było. No i tak koniec końców, no... Żeby była jasność. To są łąki za mną, czyli trawa. Taką trawę my rolnicy kosimy, a potem kisimy. I to jest magazynowane i może 2 lata leżeć i być skarmiane. A rolnik Kaziu chce za mleko 4,50. A jeszcze inny tam Zenon ma ochotę dostać 3,20. Tak to nie działa. To samo jest ze zbożem. Zboże to jest surowiec, tak samo jak i złoto, i ustalane jest na giełdzie. No i jakże najważniejszy wątek. My rolnicy nigdy nie mamy wpływu na żadną z cen, ponieważ cenami dyktuje rynek. Kochani rolnicy, już małymi krokami zbliża się nasze narodowe święto, czyli Marsz w Warszawie Niepodległości, symbolizujący wolną Polskę. I bardzo byłoby miło, żeby jak największa grupa rolników dotarła na ten marsz w poniedziałek do Warszawy i żebyśmy wszyscy razem w kulturalnej, pięknej, patriotycznej atmosferze przeszli sobie ulicami Warszawy z flagami, symbolizując i upamiętniając naszych przodków, którzy walczyli za naszą wolność. Mam nadzieję, że będzie was jak najwięcej. Pozdrawiam. Dajcie znać w komentarzu, co wy sądzicie na temat powrotu rolników na drogi. Czy to dobra forma protestu, czy może macie inne pomysły? Kanał Rolnictwo bądź na bieżąco. Przedstawiamy najważniejsze branżowe informacje. Jesteśmy dla was na najważniejszych branżowych wydarzeniach. Jeździmy na protesty za granicę. Sprawdzamy, jak wyglądają wasze plony oraz pokazujemy, jak wygląda nasz krajowy rynek. Zapraszam do subskrybowania, zostawienia łapki w górę i obejrzenia poprzednich materiałów, które wyświetlają się na ekranie końcowym. Dzięki i do zobaczenia.